Czołem, towarzysze, z tej strony Staszek Szuja i Graszkowski, gramy dalej w Beholder 2. Zaczynamy być może nie od właśnie questa z Oliwierem Wertyńskim, ale od questa z Marią. Wiele osób pisało mi, żebym Marię oszczędził, pomógł jej żyć ogólnie, potem znalazł inny sposób na to, żeby się jej pozbyć, niekoniecznie pozwalając na gwałty i przemoc od strażnika, więc pogadajmy sobie na początku ze strażnikiem o całej sytuacji i zobaczymy, co my się dowiemy. Rozmowa o biciu. Chcę sobie porozmawiać o tym, jak traktujesz Marię. Co? Wiem, że ją ubijesz, o tym właśnie chcę porozmawiać. Słuchaj, zasrańcu, może sprawdzisz, czy nie macie gdzieś indziej. Daj mu kazanie, przekonaj go, szantaż. W porządku, pójdę sobie, prosto do twoich przełożonych. Na pewno ucieszą się z tego, że bijesz i gwałcisz osobę, której miałeś pilnować. Wygadała się, suka jedna. Ostrzegałem ją, żeby trzymała język za zębami. Więc mamy układ? Idź i skarż się tym swoim przyłożonym, kablu. Ona nie potwierdzi twojej historyjki. Nie będzie w stanie, już ja o to zadbam. O-o. Ale nie do końca taki chcieliśmy zrobić efekt. Spływaj. Okej. Okay. Ups. Kretynka. Dobra, to widzieliśmy, tak? Tutaj ten cały... Rozmowa o pracy dalej, nie? A! Ochraniasz Kiri? Nie ochraniam jej. Pilnuję, żeby nie uciekła. Jak praca? Umieram z nudów. Cały dzień w ministerstwie jedyne pocieszenie, że pracuję też w nocy. Pilnujesz jej też nocą? Pilnuję, ta, haha. Zaganiam ją do łóżka, zaczynam pilnować. Piszczy i próbuje się wyrywać, znaczy, że jej się podoba. No dobra, Mario, bo jest pewien problem, gdyż ja chyba nie do końca... Nie do końca chyba cię uratowałem. Czy zakładam, że być może jest szansa strażnika... Okej, okay, dobra, czy to słyszeliśmy? No nie ma żadnej opcji, czyli myśmy chyba raczej nie poradzili sobie z tym questem odpowiednio, tak mi się wydaje. Tylko to w ogóle najlepsze jest to, że nie widziałem żadnego zapisu na temat tego questu, żeby pomóc jakoś Marii. Jakoś go nie widzę, jest kruszwice, jest epidemia, o szczepieniach też mówiliście mi. Ostrzegaliście mi, żebym jednak nie szczepił samodzielnie Karlów, tylko po prostu poczekał na inny przebieg wydarzeń i zobaczył, co się stanie, tak? Więc spoko, na razie zostawiam szczepienia, idę za poradami towarzyszy z Ministerstwa Przepowiedni. Dobra, wydaje mi się, że w takim wypadku, cóż mogę zrobić? Muszę sprawdzić, czy nie mam innej decyzji, która jednak Marię by uratowała z tego potrzasku, bo wybraliśmy szantaż, tak? Może szantaż nie jest odpowiednią mową z... odpowiednią decyzją przy rozmowie ze strażnikiem, daj mu kazanie, przekonaj go. Błagam cię, żebyś stawił w spokoju, bo co? Nie widzisz, jaka jest zestresowana, wygląda jak cień. Już ty mi o nią się tak nie martw, lepiej zejdź mi z oczu, albo też zarobisz po łbie. Okej. Okay. Czyli innymi słowy... Czyli to... Okej, dobra, tylko przekonanie go jeszcze powoduje, że nie anulowało to, a daj mu kazanie. Słuchaj, nie masz prawa krzywdzić Marii, masz ją chronić, strzec, opiekować się nią, ona jest słynnym naukowcem, może mieć w głowie odkrycie, które zmieni cały świat. W zeszłej nocy miała w głowie coś innego, ha ha ha, yes. Przestaniesz się ubić? Kim ty jesteś, żeby mi rozkazywać? Chcesz się uchronić? Ciebie też mogę pobić. O. Okej. Okay. Dostałem spały w łeb. I dostanę pewnie rachunek za złamanie kości szczęki, czy coś. O rany, czyli żadna opcja teoretycznie nie jest dobra. I to tyle. Tak jakby wyglądało na to, że ze strażnikiem to nie za bardzo da się w ogóle ugadać. Kurczę. To jest ciekawe. To jak do niego podejść? Co zrobić, żeby przestał bić? Znaczy, jest jeszcze inna sprawa, tak? Moglibyśmy teoretycznie pogadać z nim, powiedzieć, dlaczego Kiri nie pracuje i zobaczyć, co z tego wyjdzie. Możemy powiedzieć, że strażnik go gwałci, możemy go przekonać, że potrzebuje tłumacza, albo skłamać i powiedzieć, że nie chce pracować. Ale to wiemy, co się stanie wtedy z nią, tak? Powiedzmy, że strażnik ją gwałci. Strażnik, którego jej przydzielono, nocami bije ją i gwałci. Strażnik, za kogo on się ma? Nie po to ją tutaj sprowadzono. Mógłbyś coś z tym zrobić? Sekundę niewykonane widzę. Dobrze, pomówię z nim. Okej, okay, a o Karlu Zero? Tak, tu już gadaliśmy. Widzę, że gadaliśmy. Dobra. W porządku. Czyli... jakby trochę załatwione, mam nadzieję. Rozmowa o wszystkim. Strażnik. Widzę, że cały czas to samo. Ale ma porozmawiać, tak? Znaczy, gdzieś myśmy dostali w ogóle jakiś element questu się zupdate'ował ogólnie. Dobra, czyli widzę, że nie ma tutaj już wyboru o biciu. Już nie mogę pogadać o biciu, skoro już coś zrobiłem. Tylko teraz pytanie...
Bo 50 dostałem, ale z racji na co? Zagubione w przekładzie? To czyli dlaczegoś... czyli to był ten quest. A propos właśnie dlaczego ona nie pracuje i ona już wie o co chodzi. Dobra. W porządku, no to chyba tak to zostawimy. Tak mi się wydaje. Że na tym pozostanie. Tylko teraz tak, czy ja już rozmawiałem na temat seriali, prawda, dzisiaj? I mam chyba dwa serduszka. Dobrze. To co nam zostało? Co nam zostało? Nie wiem, może przejdę się do szefa, może szef będzie miał dla mnie jakieś zadanie. W sumie to wszedłem jeszcze, kiedy szefa tutaj nie ma. W ogóle muszę sobie przypomnieć, jak stoimy z tymi rzeczami. Otwieranie zamków dyskowych mam. I hakowanie terminali rakieta, ale tutaj wciąż... Otwieranie zamków szyfrowych i mamy nieaktywne i hakowanie terminali Exodus też nie jest to jeszcze przeze mnie poznane na maksa. Czyli tu się i tak nie dobierzemy na razie. Szafkę sprawdziliśmy, a tutaj mieliśmy stół z planami. Wiecie co? I tak musimy ten stół z planami w końcu zdobyć, znaczy przejrzeć. 2,5 godziny nam zostaną. Ale trzeba, bo musimy zdobyć przecież biometryczną skrzynkę, tak? Więc no to kiedyś musimy zrobić. A mieliśmy pełny czas, żeby to zrobić, więc teraz możemy to wykorzystać. Szafka chyba jest pusta, ale sprawdzę jeszcze raz, żeby być pewnym, że w szafce już nic nie ma. Pół godziny i tak mamy jakby, wiecie, w nadmiarze, ale z drugiej strony nie ma sensu marnować tych pół godziny. Musiałem się tego przekonać, chciałem szybko właśnie sprawdzić, czy... Na pewno wszystko wyjąłem, ale widzę, że się nic nie pojawiło, więc elo. Także git. No mamy te 2,5 godziny, to trochę martwi, że tyle czasu, ale biometryczna skrzynka. Już nieraz polecaliście mi zbierać wszystkie biometryczne skrzynki i pójść na najwyższe piętro dopiero tylko wtedy, kiedy znajdę te wszystkie skrzynki. Więc ja wam wierzę. Podróżnik w czasie. Rozmowa o wszystkim. Klony, piętro, obszar badań, przyszłość, ojciec, sala tronowa. No to chyba nic nowego nie ma dla mnie na razie, żadnego zadania. Co jest ciekawe, rozmowa o wszystkim tu była, tak? O podróżniku w czasie nie chcę na razie gadać. Bo to spowoduje, że chyba się... Chociaż z drugiej strony? Wiecie co? O podróżniku to może być o tych klonach coś. Podróży w czasie. Że jest możliwa, okej. Aha, dobra. Czyli to jest jak najbardziej, to jest dokładnie to samo. I za szybko poleciałem, nie wiem jakie konsekwencje. Boga wybaczenie, pogódź się z konsekwencjami. Gdybym to nie zrobił, to w trzech generacjach klony wszystkich by zabiły, zrobiłem to z myślą o przyszłości. Iwanie, twoja głupota jest zatrważająca, nie mam nawet siły cię zwyzywać. Zapytaj o to, co cię czeka. Co mnie teraz czeka? Och, lepiej, żebyś nie wiedział. Okej, może jakiś ending? Okej, zobaczmy, co to doprowadzi. Aha, okej, dobra, czyli doprowadziło do endingu, który doskonale znamy. W porządku. No to musimy wczytać oczywiście z szybkiego zapisu. Tak, no dobra. Czyli nie, ale w ogóle też, wiecie co, no problem jest taki, że tak szybko przeleciałem przez ten dialog. Myślałem, że to będzie dokładnie to samo, ale wiemy jak to się skończy teraz, tak? Ale może rzeczywiście przejrzyjmy te treści. Podróży w czasie, teoretycznie możliwa jest podróż w czasie, to wydaje mi się, że to widzieliśmy. Czy na pewno? Dlaczego pytasz? Wiadomo, wiedział człowiek Horatia Newporta, to żeśmy znali. Czego chciał? Chciałbym wpływ na technologię klonowania, bo według niego są w niej jakieś błędy, które zaatakują ludzi, klony. Bzdura, to niemożliwe. Co dokładnie? Błędy? Błędy przede wszystkim. Idealna podróż, czysty idiotyzm. Cóż, był bardzo przekonujący. Co mówisz, Iwanie? Naprawdę uwierzyłeś temu szarlatanowi? Cóż, wprowadziłem pewne poprawki do programowania. Co, Iwanie? Czy masz ty pojęcie, co zrobiłeś? Okej, zobaczmy coś tam, jak będę błagał o wybaczenie. Jestem winny, ale to się już więcej nie powtórzy. Jestem gotowy odpokutować swoje winy. No, spocznij, żołnierzu. To świątynie nauki, a nie wojskowe koszary. Sprawdzimy to oprogramowanie. Może szkoda nie są zbyt wielkie. Ale przeniesiemy Newporta w lepsze miejsce. Lepsze niż... i lepsze, bardziej oddalone i cichsze. Ha! Zadanie zakończone porażką? Prawdopodobnie, jeśli chodzi o tak. Okej. Dobra, no to nam na pewno nie pasuje teraz. Nie chcemy tego robić w tym momencie. Dużo ścieżek, które można obrać, ale no, z tą epidemią coś byśmy chcieli zrobić. Ale właśnie, bo jeżeli... Znaczy, ja zakładam tak, że jeżeli zdobędziemy 3 serca z Horatio, to może sam Horatio coś z tym zrobi. To jest taki jest plan. Może on się tym zajmie, bo na razie mamy z nim 2 serca. Zapytaj Karla Steina. Widzicie, on nie chce z nami gadać, zakładam, że nie mamy 3 serc i to dlatego. Szczepienie klonów. Skąd ten pomysł z pomocnikiem? No właśnie. Nie chce z nami gadać. Ma nas kompletnie centralnie w 4 literach. A zatem my wykorzystamy ten moment, że mamy jeszcze te pół godziny
I ja sobie trochę pomontuję tych robotów. Oczywiście zrobię to na szybko, aż robotów, klonów trochę zrobię. Nie wiem, czy to potrzebuję, ale na te pół godziny chociażby na coś zużyję, tak? Ale mam jakiegoś maila. Pracowniku, strzeż się. Cel... Tajemnicę pasywka, dokumenty potwierdzą... Powinien przedłożyć dokumenty potwierdzające istnienie dokumentów upoważniających go do otrzymania dostępu do wnioskowanych dokumentów. Pracownicy, zachowajcie ostrożność podczas wydawania dokumentów, nie dajcie szpiegom okazji do zapoznania się z sekretami ojczyzny. Takiego maila dostaliśmy. Okej. Okay. No to ja się teraz pobawię w kreatora postaci. Ale możemy sobie przy okazji zobaczyć. Mamy prezentera telewizyjnego, kucharza, głównego księgowego, windykatora i zamiatacza ulic. Patriotyzm, inteligencja, prezenter telewizyjny. Kucharza chyba znamy, kreatywność najbardziej. Główne księgowe to patriotyzm, inteligencja. Windykator to głównie siła i głównie wytrzymałość. I zamiatacz ulic to siła i wytrzymałość. Zero inteligencji, zero kreatywności nie jest potrzebne. Dobra, moi drodzy, to jest mój ostatni ziomek na dziś. 7 lampek. Udało mi się zrobić jednego na 9 lampek. Niestety nie udało mi się stworzyć 10 lampek. Żadnego jeszcze. Może kiedyś się uda. Wydaje mi się, że największa szansa, że rzeczywiście jak kupimy sobie nowe, będziemy mieli dużo. Duży wybór jest i można sobie tworzyć takich ziomeczków. Dobrze, tymczasem 5 zrobiłem, trochę gotówki widzicie dostałem, to i można naprawdę gotówkę sobie nieźle tutaj nabić. Gorzej z autorytetem w ten sposób, ale gotówka naprawdę spoko leci. Więc myślę, że to jest dobry moment właśnie, żeby zakończyć ten dzień. Tu nam już nic dzisiaj nie zostało, a mamy też, no właśnie, mamy tylko 4 godziny. Czyli dzisiaj, no właśnie, najgorsze jest to, że dzisiaj jednak nie pójdę pod Kruszwice 3, bo tam 3 godziny są potrzebne. Chyba, żebym zrezygnował z jakiejś rozmowy. Ale to się przekonam. Muszę też sprawdzić, bo mamy chyba... Tak, mamy skrzynkę. Mamy skrzynkę, strona dziennika jest kolejna. Wyrwana strona. U ludzi z wrodzoną ślepotą i atrofią nerwu wzrokowego rytmy alfa nie występują. Stało się to problemem, gdy DeSalvo i Weinberg zaproponowali wysłanie wszystkim niewidomym obywatelom skierowania do programu Błogiego Snu. Niech ich diabli wezmą. Tworzyliśmy ten projekt po to, aby nikt nie musiał już umierać. Na szczęście z najnowszych danych wynika, że brak rytmów alfa nie jest głównym wynikiem odpowiedzialnym za odporność na wpływ Heimdala. Sprawa ta jednak kolejny raz przypomniała mi, jak łatwo rozwiązują oni wszelkie problemy. Nie ma człowieka, nie ma problemu, to odrażające. To kolejny powód, aby pomyśleć o ograniczeniu dostępu do panelu sterowania. No właśnie, brak człowieka, brak problemu. Łatwo się go pozbyć, nie? Tak tutaj wynika z tych tutaj treści. No i tak, i faktycznie mówicie, żebym na przykład nie sprawdzał biurek, nie tracił czasu na sprawdzanie biurek, skoro i tak rzeczy tutaj, które mają w biurkach, prawdopodobnie trafią do biura rzeczy znalezionych. I pytanie brzmi, czy tam w ogóle jest w takim wypadku sukienka... Nie, chyba myśmy uratowali. Nie, ona poszła do szpitala. Czyli teoretycznie... ta babka z niższego piętra co do szpitala poszła, tak? Zapomniałem, że ona się nazywa nieistotne. To ona miała sukienkę w biurku, więc pytanie, czy w rzeczach znalezionych nie będzie jej sukienki w takim wypadku. Powinna być, nie? Czy to zawsze tak działa? Dobre pytanie. No dobra, czyli tak, musimy na początku zająć się oczywiście rachunkami. Rachunki trzeba opłacić, za tylko 200, więc nie jest tragedia. Patrzymy, jakie tam klęczy: żywność, telewizja, opłata za pranie, trululu, telefon, żarówki. Ale damy radę, mamy naprawdę dużo gotówki. To tam za tłumacza moglibyśmy nawet zapłacić, bo to 1000 gotówki będzie za tego tłumacza. Jak tak sobie patrzę. No i cóż, mamy tutaj... Mogę iść pod Kruszwice 6, potrzebuję na to 6 godzin. Ale zostaję w domu. I teraz zastanawiam się jeszcze nad jednym. Jak wygląda sprawa przeglądania tych książek? Na czym to stoi? Muszę sobie przypomnieć. Stoi na tym, że czytałem wszystko. Dobra, czyli proste mamy praca z terminalami. Zaraz, bo to jakoś dziwnie jest. Zamki dyskowe i terminale rakieta mamy, tak? Czyli zamki dyskowe to są chyba te, które są w biurku, ale tylko i wyłącznie w sumie w biurku... teraz do Kinga, nie? Tylko on miał zamknięte biurko na ten zamek. Tak mi się wydaje. Więc możemy oczywiście spróbować sobie... Wiecie co? Ja obejrzę ten serial, który lubi Horatio dzisiaj tylko. Horatio. Słuchaj, efekt Schrödingera trzeba obejrzeć. Tak. To po pierwsze. Czyli tego teraz nie pomylić, nie? Efekt Schrödingera jest. Obejrzymy sobie jego. Tak jest. I na razie tyle i pójdziemy do tego tutaj questu z kruszwicami. Zobaczymy, jak będzie wyglądał ten questik. I jak bardzo będzie odnosił się do jedynki. Czy faktycznie pójdziemy tylko tekstem, czy pójdziemy całkowicie?
tylko tekstem pójdziemy. Okej. No dobra, przybywasz do domu numer 6 na ulicy Kruszwice i próbujesz wypytać jego mieszkańców o dawnego zarządcę Karla Steina. Z tamtych czasów pozostało jeszcze kilku lokatorów, wszyscy zebrali się w jednym mieszkaniu i są gotowi na rozmowę. Dowiadujesz się, że Karl miał żonę imieniu Anna, ich syn miał na imię Patryk, a córka Marta. Wszyscy lokatorzy bardzo kochali małą Martę, to się zgadza. Porozmawiaj ze staruszkiem, staruszko z miłym człowiekiem. No, jakby gra, gdyby fajnie, gdyby pamiętała nasze decyzje i save'a z jedynki, ale nie wiem, czy to tak działa. Staruszek to Marek Ranek, no jasne, zasłużony pracownik archiwum, bardzo dobrze pamięta Karla Steina i jego rodzinę. Zapytaj o Annę, to była bardzo dobra gospodyni domowa, to jedyne słowa, które staruszek ma do powiedzenia na jej temat. O Patryka, staruszek stwierdza, że Patryk był obibokiem, ale lubił się uczyć. Karl poprosił kiedyś Ranka o jakieś książki dla swojego syna, ale mężczyzna ich nie miał. Okazało się, że książki miał szubrawiec Schimmer. Karl doniósł Bujona Schimmera władzą i według Ranka postąpił jak należało. Możemy tutaj zobaczyć, jaka wersja jest zaprezentowana przez twórców Beholdera, tak? Jaka jest ich linia czasowa z jedynki. Marta. Staruszek opowiada, że Marta była dobrą dziewczynką, ale bardzo źle się nią opiekowano. Pewnego razu zgubiła swoją lalkę, Nairę, i chodziła od mieszkania do mieszkania, aby ją znaleźć. 3 razy pukała do drzwi Marka, przez co nie mógł się zdrzemnąć po obiedzie. Czyli nie było nic o chorobie i o tym, że córka mu umarła. Okej. Okay. Staruszka. Roza Ranek. Nie wiadomo, jak udało jej się uniknąć błogiego snu. O Anna. Anna bardzo kochała swoje dzieci i zrobiłaby dla nich wszystko. Gdy Patryk potrzebował pieniędzy, by opłacić studia, próbowała sprzedać wszystko, co posiadała. Miała nadzieję, że Karl zajmie się tym problemem, ale jej mężowi nie udało się zdobyć pieniędzy dla Patryka i chłopak został wyrzucony z uczelni. Nie wiem, czy nie trafił przypadkiem do wojska i chyba nie było tak, że on jakoś tam umarł z wycieńczenia, czy w ogóle nie był przygotowany, czego coś się z nim stało tam, nie pamiętam. Roza pamięta, że raz znalazła go płaczącego w pralni. Okazało się, że jego dziewczyny, Andrzej Gorczyk i całą jego rodzinę zabito na granicy. O proszę, to o Patryku. Roza mówi, że Marta była słodką dziewczynką, która jak każde dziecko uwielbiała słodycze. Raz powiedziała wszystkim, że jej brat zabrał okulary męża Rozy, Marka, tylko po to, aby dostać cukierki. Marek chciał wezwać policję. Było coś takiego, faktycznie, miły człowiek. To Alojzy Szpak, słynny chirurg, twierdzi, że Karl pomógł mu w sprawach osobistych. Randki. Pamiętam, że szukaliśmy mu kogoś na randkę. Przez jakiś czas mieszkał w innym domu, ale wrócił na dawne śmieci. Alojzy mówi, że Anna była wspaniałą kobietą, ale miała szargane nerwy. Umarła miesiąc po tym, jak zabrali Karla. Dzieci już wtedy nie żyły. Gdy przyszli, aby ją eksmitować, postrzeliła wielkiego szefa, Bruna Hempfa, prosto w brzuch. Pakowali w nią za to 11 kul. Faktycznie było coś takiego. Chyba namawialiśmy właśnie, żeby się zajęła tym szefem. Chyba nie do końca pamiętam, bo to było dawno temu, ale przypominam sobie takie akcje. Pytanie brzmi, czy to nie są spoilery do jedynki za bardzo, jak ktoś nie grał. Alojzy pamięta, że czytał o zawale w kopalni, a zginęło 40 osób, w tym Patryk Stein. To był jego pierwszy miesiąc w pracy. No właśnie, przynieśli Annie zawiadomienie o jego śmierci. I jego górniczy kask zemdlała. Czyli nie było to wojsko, była to kopalnia i w tej kopalni się zawaliła. Wiedziałem, że gdzieś został odesłany na jakieś fizyczne, ciężkie prace i zginął, ale faktycznie zapomniałem, że to była kopalnia. Marta, Alojzy ze łzami w oczach opowiada, że córka Karla potrzebowała bardzo drogiego zagranicznego leku o nazwie Liebe Spirit. Faktycznie, potrzebowała leku. I że nie mógł jej pomóc, nikt nie mógł. Marta umarła. Gdy żyła, opowiadała, że ma w sobie słoneczko i to słońce w końcu ją spaliło. Mówiąc o tym, Alojzy zaczyna szlochać. Wysłuchałeś opowieści wszystkich lokatorów, los rodziny Steinów pozostawił trwały ślad w życiu tych ludzi. Pora wracać do domu. No i dowiedzieliśmy się mnóstwo rzeczy o Karlu Zero. Mogliśmy w sumie sami to wypełnić, nie musieliśmy brać, prawda, podpowiedzi. A żeby było ciekawie, zobaczcie, że tutaj mamy wszystkie informacje na temat Karla, ale żaden z nich, jako że to jest informacja o Karlu, czyli w tej wersji wszyscy giną. Nie mamy reputacji, ale zobaczcie. Anna umarła, została zabita 11 trafieniami z broni palnej. A to żona Karla była, to ona szła do tego szefa i została rozstrzelana. Hempfa, tak? Dobra, to ja w ogóle pomyliłem, myślałem, że to nie Anna, tylko tamta żona tego tam chirurga. Dobra, czy tam dziewczyna, nieważne. Już widzę, dobra, już poprawiłem sobie mózg. Patryk z jedną kopalni, Marta umarła z powodu choroby, czyli w tej linii czasowej, którą tu stworzyli, wszyscy umarli. Cała jego rodzina. Nawet nie wiem, czy myśmy w jakimś tam swoim, czy myśmy w gameplayu nie spowodowali, że wszyscy umarli. Czy jakoś to cofaliśmy, nie pamiętam, ale wiem, że to było możliwe. No dobrze, no to załatwiliśmy wszystko, co mieliśmy załatwić w takim wypadku. I cóż, czas rozpocząć nowy dzień, już więcej tak nic nie zrobimy. Możemy tylko z Horatio pogadać na temat serialu i mam nadzieję, że to nam odblokuje przyjaźń z nim. Powinno technicznie nam to odblokować i może też pociągniemy jakąś inną linię tego questu
ze szczepieniami. Tak, bo tutaj towarzysze z ministerstwa przepowiedni dorzucili mi tu taką informację, że będę strasznie dużo reputacji potrzebował, żeby to nadrobić. A to jest dobra wskazówka, no bo wiadomo, że zależy nam na tym, żebyśmy nie musieli grindować. Ja nie musiał tracić czasu na grind. Ale sobie sprawdzimy, czy tutaj coś jeszcze jest. Z ciekawości zerknijmy na tę półkę. Co tu zostało? I proszę bardzo, jak najbardziej jest sukienka rozmiaru L po pozostałościach. I rzeczywiście za to też nie ma kasy za kradzież, tak? Czyli jeżeli będziemy usuwać wszystkich ludzi, to nie musimy się martwić o to, że będzie kradzież, tak? Bo wiemy, że to tak działa. Że to po prostu zostanie tutaj wyrzucone, czyli właśnie. Są jakieś przedmioty, które chcemy koniecznie zdobyć, możemy po prostu pozbyć się danej osoby i już mamy z głowy, nie musimy, prawda, wykrać, bo sami to wynoszą. Tak? To ważne do zapamiętania jest w sumie. Może będę teraz o tym pamiętał. Może, bo wiecie, jak się robi... Wiecie, co innego jak się gra w tę grę, jednym ciągiem się ją całą przejdzie. O, przepraszam, przerwę na chwilę. O ciągu powiem za chwilę. Redgrave, dlaczego powiedziałeś im, co ja ci powiedziałam? Dlaczego? O-o. Strażnik przyszedł, zrobił mi straszne rzeczy, chcę umrzeć. Ja nie mogę, nie mogę. O nie. Czyli jednak podjąłem złą decyzję? O nie. O shit. O shit. No i Maria się teraz wzięła i rzuciła. Ułała, ulala. To znaczy tak. I teraz naprawdę nie wiem, co zrobić. W sensie nie mieliśmy z nią żadnego questu, ale być może jakiś inny quest by się odpalił, nie wiem. No w każdym razie wycofała swój wniosek. Nie mogę znęcania się nad niej, popełnia samobójstwo. Maltretowana przez strażnika. Kurczę, ja byłem przekonany, że załatwiłem sprawę. Znaczy, inaczej powiedziałem Weinbergowi. Tak? Że... Kurczę, no to jemu powiedziałem tylko, no, że strażnik ją gwałci. Czyli co? Czyli najlepiej byłoby Weinbergowi powiedzieć, hej, masz 1000 na profesjonalnego tłumacza? Kurczę. I teraz nie wiem, no, w sumie tak. Rozważmy to. Mamy problem z Marią, z Maryśką, tak? Maryśki już nie ma. Zastąpi oczywiście kolejny Karl. Czyli z Maryśką jest... problem z głowy, jednego mamy, jedną osobę, której tak musieliśmy się pozbyć. Pozbyliśmy się. Można powiedzieć, że było to zagranie jak szuja. Prawdopodobnie większość z was by nie zagrała w taki sposób. Tylko pytanie brzmi, co stracę, nie robiąc tego questu, na przykład nie inwestując w tego tłumacza. To mnie najbardziej intryguje, tak? To mnie na tyle intryguje, że jestem ciekawy, co by się stało gdyby. I ja sobie zrobię zapis. Ja wiem, że konsekwencje są dość mocne i już zapomniałem przez to wszystko, co chciałem powiedzieć wcześniej. Ale po prostu chciałbym chociaż sprawdzić, co nam daje to, że włączymy to tłumaczenie. Znaczy, że zapłacimy za profesjonalnego tłumacza. No dobra, a zatem mówimy, dlaczego nie pracuje. Przekonaj go, że potrzebuje tłumacza. Mamy mnóstwo gotówki, to nawet by nas jakoś bardzo nie bolało. Wszystko sprowadza się do bariery językowej. Ona nie rozumie, czego się od niej oczekuje. A ty nie rozumiesz jej zamiarów, bo nie znasz jej języka. Więc co mamy z tym zrobić? Znajdź dla niej tłumacza. Wiem, że jest z tym problem, ale jeśli chcesz, żeby pracowała, to musisz to zrobić. I porządnie mu zapłacić. Została ich garstka i stawki mają kosmiczne. Proszę, tyle powinno wystarczyć. Chcesz zapłacić za tłumacza? Jedziemy na tym samym wózku. Jestem gotowy na wszystko dla dobra ministerstwa. Nie wierzę ci, ale pochwalam. Dobrze, spróbuję rozwiązać ten problem. No i mamy teraz taką informację, tak? Tak to wyszło, opłaciliśmy i teraz pytanie brzmi, czy można pójść i porozmawiać z Marią na ten temat. Halo, chodź tutaj. Czyli opłaciliśmy tłumacza, innymi słowy. I pytanie, czy opłacenie tłumacza spowoduje, że coś tam się więcej stanie. Nie mamy tu nic, znaczy nie mamy tu żadnej decyzji do podjęcia teraz, tak? Ale to jest, rozumiem, rzecz, która generuje nam taką opcję, że Maria w tym momencie przeżywa, tak? Ona nie musi rzucać, ponieważ został opłacony tłumacz. Nie gadałem z żadnym strażnikiem, chociaż... Wiecie co? Najlepsze jest to, że ja mam nadzieję... ja mam, kurczę, nadzieję, że ja tutaj nie zapisałem tego zapisu jakoś dziwnie po decyzji, kiedy ja z tym strażnikiem, że wiecie, gadałem i powiedziałem, że chciałem pogadać z nim o tym biciu i coś tutaj zapisałem sobie dziwnego, ale chyba nie. Wydaje mi się zatem, że... Wiecie, co możemy zrobić? Zobaczyć, jak wygląda kolejny dzień. Szybko po prostu zakończyć ten dzień.
mając te 9 godzin, po prostu odpalić nowy dzień i zobaczyć, jaki jest efekt tego, że przydzieliliśmy jej tłumacza. Ja myślę, że jestem w stanie poświęcić te 3 minuty, żeby to sprawdzić. Wy też ze mną będziecie mogli zobaczyć, co by się stało, gdyby. Dobra, moi drodzy, alternatywna rzeczywistość odpalona, wchodzimy na piętro i wszystko jest w porządku. Nic złego się nie dzieje, chociaż tu mamy tłumacza. O, proszę bardzo, i jest też tłumacz. Rozmowa Kiri i Opera, zapytaj o język, zakończ rozmowę. Czyli możemy sobie pogadać z samym tłumaczem Kiri. Zniknął strażnik? A co się stanie, kiedy z nią porozmawiamy? Zapytaj o tłumacza. Mario, widzę, że przydzielili ci tłumacza. Tak, teraz mogę poprosić, żeby iść do toalety albo powiedzieć, że coś mnie boli. Coś tutaj się niestety zanegowało. Więc dlaczego jesteś tak smutna? Bo boli mnie dusza, Ewanie. Co się stało? Jestem w ciąży. Och, jak to się mogło stać? Bez niego go tutaj nie znasz. Strażnik. Och, tak mi przykro. I co teraz? Nie wiem. Jego dziecka nie chcę, ale to też moje dziecko. Moje dziecko nie jest... To nie jest mój wróg. Iwanie, co mi zrobić? Co mam zrobić pewnie, nie? Ucieczka, skontaktowanie się z ambasadą, dorać jej, aby pozbyła się dziecka, niech zatrzyma dziecko i ciężko pracuje, odłóż rozmowę na później. Łohoho, kurczę. No dobra, czyli naszym, tu w takiej alternatywie rzeczywistości moglibyśmy poprosić Marię, a raczej skłonić Marię do tego, żeby pozbyła się dziecka, po prostu. I za to mamy quest. A jaka jest nagroda za zrobienie tego questa? Możemy jeszcze to zobaczyć. Bo wiecie, no ja poświęciłem też trochę czasu przy tych kurczę robotach. No mógłbym sobie nadrobić to, ale szkoda mi tego czasu, który tu poświęciłem już, nie? A najlepsze jest to, że tutaj nie mam pojęcia, co ja mam z nią zrobić. Tu nie ma żadnego questu otwartego. O, tutaj jest mega dużo punktów reputacji. Nie ma tutaj żadnego kurczę questu związanego z tym, co ona ma zrobić. Więc gdybyśmy chcieli się jej pozbyć, to musielibyśmy w takim wypadku wybrać coś takiego jak... Zasugeruj ucieczkę. Nie sądzę, by twój tłumacz był wyszkolony równie dobrze jak poprzedni strażnik. Możesz spróbować uciec. Co później? Wsiądź do pociągu towarowego, dostać na granicę, spróbuj ją przekroczyć. Urodzisz u siebie w ciszy i spokoju. Mówisz, jakby to było łatwe, a to trudne i straszne. Nastraszył ewentualnymi konsekwencjami, zastanów się nad innymi wyjściami. Ale jeśli nie uciekniesz, wszyscy szybko dowiedzą się, że jesteś w ciąży. Gdy urodzi się twoje dziecko, na pewno zabiorą je do domu wyrzutków. Dom wyrzutków? Co to jest? Straszne miejsce, Mario, uwierz mi, ja ciebie zamkną w klatce. Zabiorą dziecko? Zamkną je w klatce? Iwanie, zgadzam się, muszę uciekać. Postaram się wszystko ci wyjaśnić, żeby było ci łatwiej. Dziękuję, Iwanie, ty tu najbardziej miły. Nie ma za co, Mario, powodzenia. Okej, okay, no i teraz widzicie, że możemy zrobić taką akcję z nią. Czyli innymi słowy, zmusić do ucieczki. Nie wiem, czy to w jakikolwiek sposób przebija się na jakiekolwiek zyski, reputacji czy pieniędzy. Nie widzę tutaj w ogóle, żeby to był jakikolwiek quest, więc wydaje mi się, że nie. Czyli efektem tego, że ona się zrzuci tam, bo nie pomoże znieść tego upokorzenia, czyli w sumie zabijemy dwie osoby, a nie jedną, wychodzi nam chyba na to samo. Tak mi się wydaje. To jest, moi drodzy, alternatywna wersja. Ja nawet jej nie ma sensu zapisywać w sumie, bo ja do niej i tak nie będę wracał. Nawet jakbym wrócił, to nie ma sensu wracać, bo tutaj mam jakby niezrobione rzeczy, więc... Tak, niestety musimy pogodzić się z tym, że będziemy musieli żyć ze świadomością, że Maria nie wytrzymała tego, bo myśmy nagadali o niej, ona nie wytrzymała psychicznie i niestety zrzuciła się z mostu, powiedzmy, tak? No tego tutaj mostu szklanego. A zatem żyjemy już w rzeczywistości, kiedy... inaczej, nie zmieniam swojej decyzji, zostaję przy tej decyzji, jakkolwiek by ona zła była. Wiemy przynajmniej, zaspokoję mam nadzieję waszą i swoją też ciekawość, co by było gdyby, tak? Czyli wiemy, że innymi słowy okazałoby się, że jest w ciąży ze strażnikiem, który ją gwałcił. To jest straszne. No ale cóż, to tyle. To tyle z tego wątku. Tak zostawiamy i idziemy teraz pogadać z Horatio. Kontynuujemy nasze wątki i zobaczymy, jak to wyjdzie po prostu, tak? Co tu się uda uzyskać? Mamy teoretycznie 1800 do zdobycia, a... Tak, a w ogóle, no właśnie, przepraszam bardzo, ale powinienem dostać dużo autorytetu za wykonanie questu z kruszwicami, nie? Tak mi się wydaje. Coś było, epidemia, Carl Zero. Aha, i to jest po rozmowie z Weinbergiem o tym. I tu dostajemy bardzo dużo reputacji. Zobaczcie, stoi nam tej reputacji niezbyt dużo do zdobycia już. Więc za chwilę z nim pogadamy na ten temat. Zacznijmy od Horatio. Podejść. A nie chciałam z Karlem gadać. What? Horatio. Zapytaj o cechy, rozmowa o wszystkim, gadamy sobie o efekcie Schrödingera. Zaprzyjaźniasz się ze współpracownikiem.
Kocie po prostu... To o kocie. Aha, no tak, kot Schrödingera oczywiście. No, na mnie też teoria prawdopodobieństwa zrobiła takie wrażenie, gdy miałem 5 lat. Cieszę się, że dzięki mu wpływowi stajesz się mądrzejszy. No i teraz zapytajmy o Karla Steina. Powiedz mi, trzeba powiedzieć Beren na nich. Przyjął cię na asystenta? Nie, oczywiście, że nie. Po prostu kazał zebrać dane o cechach osobowych. Okej. Okay. Ach, to nic takiego. Więc najważniejszym elementem przeniesionym z oryginału do Karla Zero był stabilny system nerwowy. Dzięki temu klony są w stanie znieść wgrywanie świadomości bez popadania przez to w szaleństwo. Okej. Okay. To zapytajmy teraz o szczepienie klonów. Doktorze Newport, chciałbym pomówić z panem na temat szczepienia klonów. Nie ma o czym rozmawiać, ta informacja jest tajna, poza tym nie zawracaj mi głowy, jestem bardzo zajęty. Właśnie o tym chciałem pogadać. Proszę pozwolić mi pomóc przy szczepieniu. Tak wielki umysł nie powinien zajmować się robieniem zastrzyków klonom. Przy okazji mógłbym się też czegoś nauczyć. Cóż, chyba masz rację. Tak to jak wbijanie gwoździ mikroskopem. No i nauka zdecydowanie by ci nie zaszkodziła, to prawda, ale czy sobie poradzisz? Moja matka była przewlekle chora i to ja robiłem jej zastrzyki. Myślę, że nie powinienem mieć z tym problemu. Dobrze, zajmij się tym, ja w tym czasie zajmę się kontemplacją myśli, która doprowadzi mnie do następnego naukowego przełomu. A więc tak to wygląda, rozmowa o klonach już była, tu nie musimy chyba o niczym więcej gadać. Okej. Okay. Czyli co, czyli ja się mam zająć mimo wszystko co z tym szczepieniem? Dzień dobry, Karl. I zobaczcie, i tym razem nie potrzebuję punktów reputacji, żeby podawać szczepionkę. To jest ciekawe. Wcześniej musiałem reputację rzeczywiście, autorytet, tak, swój wykorzystać. Teraz już nie muszę, więc jest jakiś benefit z tego, że mamy przyjaciela Newporta. To po pierwsze, to zrobiliśmy, także nice. To teraz chcę pogadać z Weinbergiem, ponieważ tutaj jeszcze jest, przepraszam, z Weinbergiem też musimy pogadać, ale na początku z Wertyńskim, ponieważ chcemy pogadać o... O czym chcieliśmy z nim gadać? Zaraz. Chyba o niczym. Zaraz. Horatio. Dobra, nie no, tu nie musimy. Zaraz. Dobrze myślałem, że z Weinbergiem musimy pogadać, nie z nim. Tutaj nie mamy żadnego questa już do wykonania. Ewentualnie możemy z Amelią Weiss pogadać. Czy mamy jakąś jeszcze... Chyba nie ma żadnej innej rozmowy z nią do odbycia. Musimy oczywiście przeczytać jeszcze jedną książkę, ale to w przyszłości. Dopiero następnego dnia uda się nam to zrobić, więc... Pozostaje nam teraz pogadać właśnie z Weinbergiem, czyli z szefem. Z drugiej strony też musimy odbyć te szczepienia, tak? Tu mamy zapisane, tak, tutaj żeśmy przejrzeli, więc wszystko w porządku. Też musimy zacząć przeglądać szafki. Mamy dużo czasu, więc to się wcale jakoś bardzo moim zdaniem nie zmarnuje, więc luzik. Jedźmy, porozmawiajmy sobie z kolegiem. Z kolegiem? Z kolegą. Przekaż informacje o Karlu Steinie. Towarzyszu Weinberg, zebrałem wszystkie dostępne informacje o życiu Karla Steina. Na pewno? Oh. Na pewno. Tak, dowiedziałem się wszystkiego o tym, co przeżył. To powinno pomóc nam w wywołaniu silnych emocji. Doskonale, do dzieła. No i zobaczmy, co z tego wyjdzie. Tylko pytanie, czy będę musiał zerkać do informacji. Opracowałem specjalny interfejs do wymiany danych z Karlem Zero. Teraz stworzę wizualną symulację, by ułatwić ci kontrolowanie procesu. Dzięki temu interfejsowi możemy rozpocząć dialog ze świadomością Karla. Twoim zadaniem jest wywołanie silnej, emocjonalnej reakcji. Spraw, aby doświadczył nawały... Co? Nawału negatywnych emocji. Nie lepiej, gdyby pan się tym zajął? Naprawdę nie lubię torturować ludzi. Próbowałeś już kontrolowania wizualnej symulacji? Nie ma mowy. To ty to zacząłeś i ty to zakończysz. A co jeśli zawiodę? Iwanie, nauka może wszystko. Problemem może być tylko ograniczona liczba możliwych eksperymentów, a w tym przypadku takie ograniczenie nie występuje. No dobra, wciśnij przycisk. No i generujemy sobie Karla. Witaj, ojcze. Patryk Stein? Patryk? Tak, to ja. Aha, czyli wcielamy się jako Patryk. Co ty tu robisz? Naprawdę nie znalazłeś pieniędzy? Jakich pieniędzy? Żeby mógł uczyć się na uniwersytecie? Żeby mógł wynająć własne mieszkanie? Tak, to było uczenie się na uniwersytecie. Chciałam dokończyć moje studia. Jestem tylko administratorem budynku, twoja matka nie pracuje, Marta jest chora, po prostu nie mamy tyle pieniędzy. Tak właśnie myślałem, w ogóle się dla ciebie nie liczę. Nie, Patryku, jak możesz tak mówić? Twoje życie byłoby wiele łatwiejsze, gdybym zginął w kopalniach, prawda, tato? Czy tego właśnie chciałeś? Nie, nie. Słyszałem też, że doniosłeś na Shimmerów. Kim oni są? Nie pamiętasz ich? Nie. To nasi sąsiedzi, Klaus i Maria, sprzedawca tytoniu i nauczycielka. Tak, coś sobie przypominam, dlaczego nie wspominasz? Shimmer skonstruował bombę, Shimmer dał mi książki do nauki, Shimmer nie handlował tylko tytoniem. Dobrze, no to trzeba będzie przejrzeć jeszcze raz te informacje w takim wypadku. Shimmer, co ty tam z tym Shimmerem było? A no tak, Klaus Shimmer dał mu nawet drogie podręczniki. Tak, czyli pasuje to do tego, Shimmer dał mi książki do nauki. Shimmer pomógł mi z podręcznikami, a ty wydałeś go policji. Ja, ale dlaczego, ojcze? Ja nie pamiętam.
Gdy Klaus trafił do aresztu, Maria popełniła samobójstwo. To wszystko twoja wina, ojcze. Ale ja nie chciałem. Pamiętasz tę dziewczynę, która zaprosiłem na randkę? Dałeś mi pieniądze na kwiaty i bilety do teatru. Ja też pamiętam. Tak, kiedy mi ją przedstawisz? Jak ona się nazywa? I teraz musimy sprawdzić, jak ona się nazywa, bo oczywiście nie pamiętam. Ale to trzeba patrzeć po prostu wszystko, na wszystkie informacje, gdzie mamy o Patryku. Andrea Gorczyk. Andrea Gorczyk. Nazywała się tak. Nie mogę już ci jej przedstawić. Dlaczego? Co się stało? Zerwaliście? Ona nie żyje, ojcze. Mój Boże. Nie dałeś mi pieniędzy, których potrzebowaliśmy na bezpieczne opuszczenie kraju. Ona i jej rodzina zostali rozstrzelani na granicy. To straszne. Zniszczyłeś mi życie. Jesteś szczęśliwy, ojcze? Patryku, mój synu, przykro mi. Wybacz mi. Tatusiu, przyniosłeś wreszcie to, co mi obiecałeś? Czyli będziemy wcielać się w żonę, w córkę i w syna. I będziemy torturować, wybierać zawsze najgorsze zakończenia. Marto, kochanie, co ja ci obiecałem? Co, nie pamiętasz? Widziałem, kto zabrał okulary marka Ranka i obiecałeś, że kupisz mi lody, rower i słodycze. Wydaje mi się, że to były słodycze, ale możemy się jeszcze upewnić. Marto uwielbiała słodycze. Tak. Oczywiście, pamiętam, chciałaś słodycze. Przyniosłeś je? Nie, Marto, nie mam ich. Klip, klip. Marto, kochanie, nie smuć się. Ale ja jestem smutna, tatusiu. Pamiętasz moją lalkę? Chyba Naira się nazywała. To coś mi się tak kojarzy. Tak, Naira, zgubiła się i zapomniałeś o moim prezencie. Wybacz, kochanie. Każde dziecko powinno mieć dzieciństwo, prawda? Żadnych prezentów, żadnych lalek. Klip, klip. Marto, kochanie, wybacz, nie byłem sobą. Lekarstwa też mi nie przyniosłeś? Jakiego lekarstwa, Marto? Zapomniałeś, kto we mnie mieszka? Mówiłem ci, że to słońce. Była o malutkim słoneczku, ale rak to pasuje jak najbardziej. Tak, słoneczko. I bez lekarstwa umrę, tatusiu. Umrzesz? Marto, o mój Boże, pamiętam. Tak, tato, umrę. Marto, Marto, nie! Karl! Anno, czy to ty? Tak, to ja, Karl, Marta nie żyje przez ciebie. Ja tego nie chciałem. Ty nie chciałeś niczego, Karl, nic, tylko siedziałeś w szafie i szpiegowałeś lokatorów. Ale Anno, Anno Domini, pamiętasz, o co prosiłam cię, gdy Marta zachorowała? Prosiłam cię o zakazany lek, umieszczenie w pewnym szpitalu, bycie z nią. Pewnie zakazany lek. Ale jeszcze się upewnię, wydaje mi się, że tak było. Patryk znowu w kopalni, Marta... A, można było wyleczyć zakazanym zagranicznym lekiem o nazwie Libe Spirit. Tak? Tak, wydaje mi się, że to był chodziło o lek. Zdobycie zakazanego leku. Tak, prosiłaś o zakazany lek Libe Spirit. Nie mogłem go zdobyć, Anno, po prostu nie mogłem. Nasza córka umarła, Karl. Umarła, bo nie mogłeś zdobyć głupiego leku. A co z Patrykiem? Pamiętasz tego syna Patryka? Oczywiście, że pamiętam, Anno. Jemu też nie pomogłeś, Karl. Po tym, jak wyrzuciłeś go ze studiów, on... upił się i zginął, dostał powołanie na front, zaczął pracować w kopalni. No właśnie tak mi się wydawało, że coś z wojskiem było. Zaczął pracować w kopalni. Przecież to dobra praca. Kopalnia to nie jest dobre miejsce dla nastolatka, Karl. Patryk zginął w katastrofie górniczej. Prosił cię o pomoc, ale mu odmówiłeś. Anno, tak mi przykro, wybacz mi. Za co, Karl? Za śmierć naszej córki? Za śmierć Patryka? Za wszystko, Anno, wybacz mi za wszystko. Nie mogę ci wybaczyć, Karl. Ja umarłam, oszalałam, dawno od ciebie odeszłam. Umarłam. Ty? Tak, Karl, ja też umarłam. Nie mogłam żyć bez moich dzieci u boku potwora, który je zabił. Anno, Anno. Takiego dokonałeś wyboru, Karl. Cieszę się, że wybrali cię do klonowania, bo każdy twój klon też będzie cierpiał. Cierpiał i wiedział, że to ty jesteś mu winien. Temu winien. Ja jestem potworem. Pozwoliłam, aby do tego wszystkiego doszło. To moja wina. Muszę wszystko naprawić. Muszę natychmiast wszystko naprawić. Wypuśćcie mnie. Muszę ratować Martę. Muszę pomóc Patrykowi. Anno, idę do ciebie. Doesn't look like anything to me. Dostałem achievement. Czyli spowodowałem rzeczywiście u Karla takie reakcje. Jestem ciekaw, czy można było zawsze wybierać złe wybory, dokonywać złych wyborów, żeby jednak Karl nie cierpiał. To mnie ciekawi. Ale chyba wykonaliśmy zadanie. Jak najbardziej. 1250 reputacji poszło. Udało mi się. Znalazłem słabość. Pan? Kwestionujesz moją naukową wyższość? Nie, ale... I prawidłowo, ale wspomnę o twoich wysiłkach w kanonie klonów. W kanonie klonów? Co to takiego? A tak, jeszcze ci o tym nie mówiłem. Kanon klonów to księga zawierająca zasady, którymi będą się kierować klony, gdy na Ziemi nie będzie już ani jednej osoby urodzonej w sposób naturalny. Po co mi taka książka? Przecież wtłacza im pan wszystko, czego potrzebują, prosto do głów. Nawet klony muszą wiedzieć, jak to się wszystko zaczęło. Porozmawiamy o niej, gdy już ją przejrzysz. Może jakieś nowe skille zdobędziemy z tą książką. Dobra. To wychodzi na to, że to wszystko, moi drodzy. Czyli żeśmy storturowaliśmy biedną, w sumie nawet... Plusem jest to, że nie torturowaliśmy człowieka, torturowaliśmy teoretycznie świadomość Karla, tak?
Nowa religia, przeczytaj kanon klonów, to ma być religia. Klony mają uczyć się z tej książki, może udałoby się jakoś coś zmienić tu jeszcze. Rozumiem, że z Isaaciem już teraz za bardzo nic się nie da. Nie chcę na razie gadać z nim o podróżniku w czasie, a my tymczasem zdobyliśmy bardzo dużo punktów reputacji. Zabraknie nam 800, niecałe 525, tyle reputacji nam brakuje, żebyśmy mogli zrobić wszystko, co mieliśmy zrobić. Więc moi drodzy, tym akcentem, nie do końca optymistycznym właśnie chciałem powiedzieć, bo wiadomo, co się stało z Marią Curie, no ale tak wyszło i z taką decyzją będziemy żyć, nie będziemy cofać każdej pojedynczej rzeczywiście sytuacji. Z taką decyzją musimy żyć i tak będziemy dalej działać, żeby mimo wszystko nam się udało zrobić to, co mamy do zrobienia. Jesteśmy blisko osiągnięcia celu, musimy tylko pozbyć się Horatio i musimy jednocześnie też pozbyć się jakoś Dokinga. Jeszcze nie wiemy, jak się go pozbyć, ale myślę, że ten sposób i tak jakoś znajdziemy. Więc, moi drodzy, jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Ja wam dziękuję za ten epizod. Będziemy kombinować dalej, mamy 9 godzin, będziemy przeszukiwać biurka, to na pewno muszę zrobić. Takie w sumie krótka informacja dla siebie za 2 dni, że muszę przejrzeć wszystkie biurka, oprócz tego biurka, chociaż mogę też oszczędzić czas i po prostu jak wykończę wszystkich, to i tak zbiorę z tych biurek, nie wykorzystując tych godzin czy minut, bo to wszystko poleci do tych przedmiotów znalezionych. Lost and found, tam możemy z tych szafek zebrać, jak pozbędziemy się wszystkich tutaj osób. Bez względu na to, co oni mieli w szafkach. Więc teraz w szafkach na pewno znajdziemy też i sukienkę, po pierwsze, i znajdziemy też biometryczną skrzynkę, przynajmniej Marie Curie. Teraz możemy jeszcze zdobyć te dwie skrzynki. Znaczy, wiadomo, możemy przejrzeć biurka, ale możemy, jeżeli uda nam się pozbyć ich, możemy od tego zacząć, próbować się ich pozbyć, to może będziemy w stanie ogarnąć co i jak. Więc być może już w przyszłym odcinku, być może będziemy w stanie pozbyć się zarówno Dokinga, Horatio już możemy się pozbyć, tak? Bo znamy sposób na to, żeby go wykluczyć, a Doking dla nas jeszcze jest zagadką, jeszcze nie wiemy, jak się go pozbyć, a w ogóle to jeszcze musimy chyba zrobić to całe szczepienie, które może wygeneruje kolejną kwestię z Future Horatio, że tak go nazwę. Więc to wszystko w przyszłym odcinku, ode mnie jak zawsze wielka piona, chwała wielkiemu schabowi, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!